Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Co się pozmieniało, kiedy was nie było? Nie mam. Co się pozmieniało, kiedy was nie było? Polatałem sobie. Troszeczkę powiedzmy, że może z cheatem, nie wiem. Ja tego tak nie widzę. Tutaj widzicie, jest różnica. Posiadam przeze mnie adamantynie, a także w zbrojach. Mianowicie mam na sobie kamienną zbroję. Tutaj są hełmy, jakie znalazłem. Zbroje, jakie znalazłem. No w sumie to jest jedna. Nie, te dwie jeszcze znalazłem, bez waszego udziału. Łuki nie było, mieczy nie było. Topór znalazłem ten i teraz sobie z niego będę korzystał, bo bardziej mi pasuje. Jeszcze ten chyba znalazłem. No ale ten naprawdę jest taki sobie. Tutaj, o właśnie, tutaj jest ten jelonek, którego swoiłem na poprzednim odcinku wtedy, kiedy właśnie nie było tego, kiedy się nie nagrywało. My teraz lecimy tutaj. Piękno rodzi się w bólu. Dolina Wiecznej Wiosny była położona w najpiękniejszym zakątku Złotej Wyspy, ale ta piękna sceneria skrywała okropne tajemnice. Mam nadzieję, że nie tutaj zapakowano mi stary pamiętnik. Oj, Zeusku. Zeusku. Dodatkowo, wszystko, co tak zbierałem, umożliwiło mi, po pierwsze, mocny upgrade. Teraz zbieram sobie na... tutaj, jeszcze 4 buszty, żeby sobie ulepszyć odzyskiwanie wytrzymałości. Ulepszyłem sobie też pasek wytrzymałości. Pasek zdrowia sobie ulepszyłem. Głównie z wykonania tych online'owych rzeczy dostałem tyle bursztynu. A tutaj wykupiłem sobie za obolę Harona, bo pozbierałem wszystko na tej pierwszej wyspie, na której się ukończył prolog i ulepszyłem dość mocno ulepszyłem unik. 20 oboli wydałem na to łącznie. Mam teraz ten unik w powietrzu. Atak po uniku i 5 uników z rzędu mogę wykonać. A unik wygląda, powiedzmy, tak. To jest atak mieczem, to jest atak toporem. A my lecimy gdzieś tam. A, tam na posąg, dobra. No to lećmy w takim razie. Zobaczmy, gdzie dolecimy z taką pojemnością naszej wytrzymałości. No, leć. Kurde, no myślałem, że uda mi się jak to obejrzeć, no ale gra mi nie chce tego umożliwić. Dobra, no. Daleko nie poleciałem. Co naprawdę, mógłbym użyć potki albo grzyba, ale po co? Tu widziałem... nawet idę prosto w jej kierunku. Tu w ogóle patrzcie. Są granaty na drzewku. Ja sobie wystarczy tylko uderzam trochę w to drzewko i pospadają. Nie wiem, czy będzie, muszę zebrać jednych. A nie, po prostu tych było tak mało. Dobra. Jako, że Yama jest po drodze do tego posągu, to możemy ją zgarnąć. Jeszcze ambrozja. Oj. O kurde. Spotkałem tego... takiego typa. Nie wiem, czy jestem gotowy na niego. Bo mi tro... O Jezus, nie. Ja nie jestem chyba gotowy na tę jamę. Patrzcie, jaki ten typ... jaki buffuje. Ja poza nagrałem go z ledwością pokonałem. Chociaż wtedy robiłem to nocą i gościu był po prostu silniejszy. Kurde, jeszcze mogę pozbyć tej jednej przynajmniej. Dobra, muszę te harpy jakoś wyczekać. No. Próba wyczekiwania harpy. To się, powiedzmy, że udało. Thank you.
Ulepszyłem też strzały. Mogę mieć teraz 10. Żeby się miał tego slow motion na uniku. Znaczy na unik. Na strzale. Dobra, harp jest zdjęte. Spróbuję zająć się teraz tym towarzystwem. Dobrze. A, uniknie ten. Dobra. Z tym nie walczyłem praktycznie w ogóle. Gość nagle dostał stagera. Nawet nie wiedzieć z czego. Dobrze, unik. No i tyle z uniku. Nie, tak, dobra, ten jest dużo słabszy niż ten, z którym walczyłem. No, z tym to poszło gładko w porównaniu do tamtego jednego. Z tamtym to... Gość mnie prawie że one-shotował. Jeden... Miałem trzy? Nie. Cztery albo pięć podejść mi zajęło, żeby goście rozwalić. Goście mnie one-shotował jedny... Znaczy no ładnie. No po prostu nie one-shotował. Jeden głupi błąd sprawiał, że musiałem go robić jeszcze raz. Brzemię Atlasa, tak się nazywa ta rozpadlina. Aha, okej, okay, czyli to musimy sobie przepchać tam, tak? No, chodź, 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 chodź. Może to muszę czymś włączyć. To jest, rozumiem, za ciężkie, żeby to tak przeciągać, więc muszę to ręcznie przesunąć. Okej, okay, to już chyba wiem, co potrzebuję gdzie. Dobra, to... To musi iść na górę, a to zostanie tutaj na dole. No, by na mnie na chwilę. Do przodu. Okej, co teraz? Okej, dobrze myślałem. Tak więc chodź ze mną. No to prawie... No dobra, nie będę się ciemniał, to w ogóle nie tak to planowałem. W ogóle nic nie planowałem, zacznijmy od tego. No, nawet fajnie wyszło. Nie chcę wierzchowca, chcę to przepchać po prostu. Dobra. To musimy tam na drugą stronę chyba zaprowadzić do kolejnej takiej dziury. Co to mi odblokuje teraz? To jest dobre pytanie. A, tu jest. Na tej kulki przejście. Spoko. Czyli tak, to możemy już sobie stąd ściągnąć. Dobra, postawmy to na razie tutaj. Ciekawe, czy to się później będzie dało wyłączyć. Fajne, że na takich podmuchach wiatru mogę zgodnie w sumie z logiką użyć skrzydeł i się no... Może nie tyle katapultować, ale zwiększyć sobie pułap lotu. Kolejna, niby pierdoła, ale jak fajnie wpływa na imersyjność podczas zagadek, czy w ogóle eksploracji.
Okej, okay, to jest kulka numer 2, nie, numer 3 właściwie. Okej, okay, te kule... Dobra, dajmy ją na razie tutaj. No okej, okay. Czyli ta kula idzie. Z nami z powrotem. W tamtym kierunku. Nie spadnij, proszę. To by było niefortunne. Bardzo niefortunne. No przecież mówiłem o niespadaniu. Kulko, czemu mi to zrobiłaś? Słuchaj, gdzie ona teraz wylądowała? Wow. Mam tyle szczęścia, że nie jest to długa trasa do pokonania. I że jest to lekka kula. Gdyby to była ta cięższa, no to już byłby problem. Dobra, teraz może to dopcham ręcznie. O nie, zaś mi spadła. Nie, jeszcze tu jest, na szczęście. No dawaj, regeneruj szybko wytrzymałość. Dobra, ale było bliziutko. Bardzo bliziutko. Dobra, chodź kuleczko. Auć. Dobrze, że była lekka. Z tą ciężką już by było pewnie gorzej. Tam jakaś, kurde. Widzicie to? To jakaś taka czarna... Czarna, Jezus Maria. Widzę czerwony, mówię czarny, no XD. Daltonizm czy idiotyzm? A czekaj, ja mam tam iść? Czy to jest jakiś bonus? To jest taki osobny achievement, już pewnie zdążyliście go zobaczyć w poprzednim i jeszcze, już w tym odcinku, żeby łupić skrzynki w tych jamach. Dobra, no tego tam nie przeprowadzę, nie ma szans, muszę użyć tamtej kuli. Tylko póki co jeszcze nie widziałem żadnej skrzyni w tej jamie. Pytanie, czy... Ty, to są trzy potrzebne kule? A nie, to, ta kula ogarnia... A dobra, to ogarnia tamtą... Ten i tamten wywietrznik, powiedzmy. Już tak to nazwę. Chodź, kulko. Spróbujmy najpierw przejść w tamtą stronę. Bo tędy... Tak, tam jest piorun i tam jest wyjście. Czyli to jest opcjonalna ścieżka. To oczywiście najpierw ją zbadamy. Nie, przystało na godnego gracza gier Ubisoftu. Drugi raz tak się bąknąłem. A, okej, okay. Skrzydła. Tyle głupie, że to mi wytrzymałości nie odnawia. No i proszę, jest skrzynka. Pycha jednookiego giganta. Nie jestem pewien, czy już hełmu z tego nie miałem. Znowu chcę wejść do menu, ale nie do tego menu. Obrona przed unikalnymi wrogami. Tak, mam tutaj. Jak wygląda set cały, już wam pokazuję. Otóż wygląda w taki sposób. No,
nawet fajnie. Troszeczkę jak Amazonka wygląda teraz. Phoenix, ale zostanę przy tym kamiennym pancerzu. Bo bardzo mi się podoba ten to uzupełnienie zdrowia. Tutaj... No, to są obrażenia przy ogłuszaniu. Nie wiem w ogóle po co jest to. Niezranionym wrogom. To chyba tylko właśnie do skradania, bo tylko wtedy wróg jest niezraniony. Że w żadnej innej mierze się to nie przydaje. Tutaj zadawane mieczem. Kombinacjami. No to jeszcze byłoby fajne, ale... Nie używam kombinacji tak często, jakbym chciał. Bo po prostu nie mam zbyt dobrych kombinacji jeszcze odblokowanych. Mam tylko tę jedną dla miecza, to trochę mało. Ale jeszcze kilka monet dla Harona i będzie cac. Nie, ani mi się waż tam spadać. Ani mi się waż tam spadać. Nie będę po ciebie leciał na początek jamy. Ale wiecie co, kurde, każda jama będzie wyglądała w taki sposób, to albo będę robił osobny odcinek tylko i wyłącznie na robienie tych jam, albo po prostu będę te jamy robił poza nagraniem. O kurde, ile już? 17 minut odcinka. Gdzie... No, przynajmniej 10 już spędziłem w tej jamie. Dobra, bierzemy pierun i... To powinno być chyba wszystko w tej jamie. Mi się wydaje, ale to się za chwilę dowiemy. Okej. Tak, to wszystko, bo jama się zapieczętowała. No, to jest bardzo dobre pytanie. Piorun z nieba. Zeus, masz nam coś do powiedzenia? Znowu pomyliłem te cholerne guziki. Nie, no dobra, mapa. To było tu? Tak, piorun z nieba. Błyskawica trafiła do stojnego ptaka, który spadł na urwisko. Znów zapomniałem go wyłączyć? Ups! Jezus Maria. Wiecie co jest zabawne? Ja czytałem Percy'ego Jacksona i Zeus miał tam dość podobne podejście. W sensie, dopóki coś konkretnie nie dotyczyło jego samego, jak fakt, że... Teraz uwaga, spoiler, jeśli ktoś nie czytał, to niech przewinie sobie najbliższe 10 sekund, że Luke Castellan zarąba mu piorun. To był ten moment właśnie, jeśli chodzi o to, co dotyczy konkretnie Zeusa. To w tym momencie nasz kochany Zeus dopiero zaczął reagować na to, co się dzieje. A wszystko inne, co się dzieje, no to nic. Ale jakby już syn Hermesa, oczywiście wtedy nie wiedział, że był to syn Hermesa, podejrzewał syna Posejdona, czyli tytułowego bohatera. O zarąbaniu tego pioruna. Boże, pomyliłem guziki. Mogą tak sobie fajnie już przelecić, no ale... Dobra, trudno. I okej, bogini miłości. Odkryto. Tylko teraz... Czas się wspiąć, co?
Ale powiem, nie żałuję w ogóle ulepszenia tego. Tego poruszania się. Mogłem to wydać na jakieś nowe moce, a szczerze. Pomaga mi to tylko. Patrzcie w ogóle, jaka jest różnica między skakiwaniem takim po prostu, a taką z dużą spinaczką, dobra? Nie, podka, Jezus! Nie samego grzyba, podki miałeś wypić. Kurde. Nie wiem, jaka jest różnica między użyciem skrzydeł, a zwykłym podskokiem. Dobra, znowu. Podka na uratowanie sytuacji. Kurde, powiem wam, że bym się tym ptakiem jeszcze zajął, nie? Tylko... O, proszę, Ambrozja. Miło. Co za świetne wokół mnie lata. Dobra, gdzie mam wejść teraz? Co, tutaj? No to jabłko? Yep. Rozpoznaj. Odkryj mi mapę. Its highlights include a massive tree that reaches up to the heavens. The Hall of the Gods. Eros's palace. Oh, I'm glad he finally got his happy ending. And a palace belonging to the goddess of beauty herself. A to Tornado w tle do kogo należy? Aphrodite would claim the prime real estate with the best view. As long as she's safe from prying eyes, I'm happy. From such great heights, a fluttering of birds, feeding from the most beautiful apple tree, caught Phoenix's eye. Phoenix was about as high as I was when I thought marrying Aphrodite off to Hephaestus would stop the other gods from fighting over her. Yes, that view from Mount Olympus is something else. I haven't seen it in years. You're not getting that high again, so stop asking! Aha, dobra, czyli ta siedziba bogów to jednak nie jest Olimp. Czyli co? Gdzieś tutaj jest Olimp? Na tym królewskim szczycie? Tu jest gdzieś Olimp? A siedziba bogów to jest taka... Coś w stylu... Taki, no wiecie, no takie... taka wypadówka? Coś ten deseń? No osłuch z tym świetlikiem, no. Czemu tak ciągle lata wokół mnie? Dobra, no odpalmy ten bysty wzrok. Tu już jakieś... O, tutaj już jest. Ambrozja. No mnie interesuje ten ptak. Z chęcią będę tutaj jeszcze sprawdzić na koniec odcinka. Tak potem będę jeszcze musiał wszystkie te pierdoły sobie odkryć, żeby ich potem szukać. Ale to innym razem. Póki co lecę na tyle długo, na ile pomogą mi te skrzydła. Zajadając się oczywiście grzybkami po drodze. Żeby maksymalnie wydłużyć ten lot. O, na górze leć, Phoenix, leć. Na górze widziałem ten czerwony adamantyn. No, ładuj wytrzymałości. No, w sumie nie złamałem danego słowa, no bo... Powiedziałem, że zrobimy co nieco fabuły i co nieco w sumie zrobiliśmy. Choć przyznam osobiście, że nie do końca tyle, ile bym chciał. Dobra, już chyba będzie mnie stać na upgrade toporów bądź łuków. Ale myślę, że chyba pójdę w łuki. Wróć w topory, bo łuki ogólnie są spoko, ale... No... Nie zadają zbytnio damage'a jak na razie.
Okej, te nie chcą ze mną walczyć, tak więc... Poprawka, one chciały, one jednak chcą ze mną walczyć. Póki bynajmniej ten jeden, póki co. Nie, są wszystkie. Czemu ja chcę jak w Sekiro unikać? Pięknie, unikać tym... Bumperem. Nie. Nie, bumperem było parowanie, a nie. Nie. Parowanie? Nie, atakowanie też było. No kurde, z kim się wziął te unikanie tym. Atakowanie kwadratem. Z Batmana jeszcze mnie to trzyma, czy jak? Może z Shanka? Potka? Trochę to marnowanie potek, no ale no. Grzybów mam na tyle, że sobie mogę pozwolić na zrobienie tych potek, ile będę chciał. No, by na mnie odzyskać to, co straciłem. Dość zabawne jest to, że gdybym chciał, bo ja na przykład wykorzystałem trainera do eksploracji, bo to, w sumie też miałem to powiedzieć, a nie dopowiedziałem. Dobra, pokaż scenę. Będę ja to już wyobie, to nie zapomnę. O kurde, Phoenix! Phoenix dla Phoenix! Too proud to quit, huh? Well, so am I. Phoenix! Stay away from that thing! What are you doing here? Skąd? I saw the lightning strike. Naturally, I came right away to finish the job. Easy kills are a specialty of mine. Why am I not surprised? Well, I'm saving the bird, and I won't take no for an answer. No, it's a creature of Typhon. Wait, I'm having a vision. You're going to say... But it needs our help. Then I'll say, it's just waiting to kill us as soon as it has the chance. Then you'll say, Hermes, please, don't make me blackmail you. I'll tell Hera what you did. Then I'll say, you wouldn't. But I know deep down you would, so I agree to help you. All the while, looking for an opportunity, as soon as you let your guard down, to strike. Well, you got me cornered, kid. Prometeusze, masz chyba konkurencję. Na rynku wieszczy. I only know of one on the island. Then I'm going to get that seed. Sit tight. Me or the bird? Because I don't think that thing can sit. Nasiona zmarłych 300 metrów stąd. No myślę, że jeszcze się możemy tym zająć. Gdzie to jest? O Jezus! Przy wrotach Tartaru od razu. No nagrodą jest ten Phoenix, no ale kurde. Ciekawy jest jeszcze ten quest. Ale nie wiem, czy to nie jest za wcześnie, żeby się zapuścić na taki teren. Ale jak to się mówi, bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? Najwyżej po prostu będę uciekał od każdego przeciwnika. Co, już mi się odkryła mapa, czy nie? Gdzie tam? Musiałbym się na coś... Jezus Maria, co tu jest? O! O! Okej. Okay. Myślałem, że to pająk. A to człowiek. Oto, co ty tu robisz? Nie pomyliłeś chyba uniwersów? Okej, okay, jedno styknie? Jedno styknie, dobra. Czyli nie będę musiał z niczym walczyć. Lubię takie questy. Zwłaszcza w momencie, w którym muszę udać się do miejscówki, która ewidentnie jest nie na mój level. Co jest? Co to za duchy? No nie pogadamy. To wygląda jak Pompeje, jak tak patrzę. Myślę, że to krajobrazowo trochę je przypomina. Bo Pompeje skończyły w podobny sposób. Dobra, ptoku, lecę do ciebie.
Przy okazji sobie jeszcze zbiorę grzyba. To w ogóle jakie o wiele łatwiejsze wejście. O kurde. Jaskinia. Jaskinia też jak granatów. I coś. Pytanie co? Nie no, wygląda mnie to jakiś sekret miał prowadzić. Może to? Szczerze wygląda, jakbym miał przez to strzałę przepuścić. Już takie jedno wyzwanie zaliczyłem poza nagraniem. Dobra, kończyć questa i na koniec odcinka to powiem całokształt. A propos czyszczenia tamtej pierwszej wysepki. Hey, proud guy. I've got the seed. I'm sorry, kid. Come on, we'll go get some drumsticks. They're on me. Oh, well, that makes things easy. We got the drumsticks right here. There, proud fellow. Kind of a stuck-up, rare-breed typhon lit on fire, huh? If you please, Your Excellency. I'm going to name him Phosphor, after Phosphorus, the Morning Star. Phosphor says that he's still weak and needs to regain more strength. He'd like to offer to help you on your journey to repay the debt for saving his life. He also loves the new nickname. Like, really loves it. Don't you, Phosphor? I told you this was the right decision. Helping an evil undead bird? Brilliant. I take it all back. You were totally on the money. That beautiful bird is offering to take us to Daedalus's secret treasure room. No way! The genius inventor who built this island. The one and only. He says there's a pile of Electrum with my name on it. Oh, yes. There's also a second seed of the dead that can make Phosphor stronger than ever. Would you look at that? Doing good deeds results in good deeds in return. Who would have thought? Is that a trick question? Because the answer is clearly no one. There are two clues that lead to this treasure room. To zbliżenie na no one. We, I mean you. One is near the Dracon Bones, the second is near the aqueduct. Isn't that right, Phosphor? I told you he adores his new nickname, right? Czy mam wrażenie, że mu się jednak to imię nie podoba? Nie wiem. Ej, mam nową, mam moc z tym Feniksem dostępną. Myślałem, że to będzie jakiś towarzysz. No mam moc, ale... Jezu! 3 kilosy stąd prawie. O, jest menu dla niej. Gdzie to jest? Woluju, gdzieś w krainie kowali. Wiecie co? Musiałbym tylko i wyłącznie poświęcić cały jeden odcinek, znaczy odcinek, cały jeden kawałek odcinka, tylko po to, żeby dojść do tych posągów, tylko hobby używ, albo na poza nagraniem dojść do posągów, chociaż nie wiem, bo samo dojście to jest pikuś, ale osobną kwestią jest to, że może coś Prometeusz i Zeus też powiedzieć. Królewskiego Szczytu na razie nie będę tykał. Ale o co chodzi z tym... Właśnie, bo miałem to ukończyć. O co chodzi z tym mistym trainerem? Ja tutaj, widzicie, wlazłem sobie tu, obejrzałem dookoła całe też skałki i oczyściłem prawie ze wszystkie. Zdaje mi się takie epickie skrzynki i tak dalej. Ale to są skrzynie, póki co, do których nie mam dostępu przez fabułę.
Więc wszystko, co na ten moment mogłem zebrać, to zebrałem. Tu widzicie, jamy są zapieczętowane i tak dalej. O cóż jednak mi chodzi? Tutaj były, no, w niektórych miejscach były akcje, które, na które musiałem poświęcić masę zasobów. Dlatego wykorzystałem trainera, który umożliwia mi przeniesienie się do oznaczonego miejsca. To znaczy, w momencie, w którym ja jestem w tym miejscu, oznaczam sobie na przykład to miejsce i momentalnie mnie tu ten trainer przenosi. Taka quick teleportation. I tylko po to mógłbym to wykorzystać. Bo osobną kwestią jest fakt, że w tym samym trainerze jest opcja ustawienia sobie nieskończonych zasobów, ale nie wiem, czy by to działało też na pioruny, ambrozy i tak dalej, ale czy tylko na te, na adamantyn, ale ja jestem zdania, że jak już mam wykorzystywać tego typu trainery, to raczej po to, żeby mieć jakiś fan z gry, a nie po to, bo jakbym chciał grać na łatwym, ten sobie włosów włączył bardzo łatwy tryb, bardzo łatwy poziom trudności, bym sobie go grał, czyli tryb fabularny, gdzie się w ogóle nie muszę starać. A ja po to wybrałem sobie taki, a nie inny tryb, żeby ten tryb po prostu przejść. Więc tak, no... Kurde... Naprawdę chciałbym to zrobić, ale zanim to zrobię, tu jest co? A, to jest kolejny jakiś portal z DLC-kiem. Choby na początku przy kolejnego. Tych sobie poodkrywać. To jest, myślę, dobry pomysł na kolejny odcinek. Poodkrywać sobie mapę dookoła tych wrót Tartaru. Czyli po prostu przenieść się do tych posągów, spiąć się na nie. Odkryć sobie mapę dookoła. I potem powrócić do posągu Bogini Miłości i polecieć sobie tutaj. Żeby ogarnąć dalej fabułę z Afrodytą. Bo też irytuje mnie to, że na przykład mam, o, tak jak to jest też z jednego DLC-ka. Pierwsza taka misja była gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, czy nie gdzieś obok tej jamy, chyba gdzieś tutaj, może tutaj. Bo to jest ten problem, bo nie miałem odkrytej mapy i wszystko było tak zamglone i nie widziałem w ogóle, na co będę szedł. Ciężko mi teraz wam pokazać, gdzie to konkretnie było. Ale tam musiałem znaleźć jakiś... Miałem znaleźć jakiś artefakt i tym artefaktem był jakiś taki stary dzwonek. Dlatego wam mogę w sumie pokazać. O właśnie, był to taki dzwonek. O osobliwych i tajemniczych zdobieniach. Phoenix pierwszy raz słyszy, by coś wydawało tak piękne brzmienie. Łażąc też tam po tej pierwszej wyspie, znalazłem odłamek północy oraz dzban z brązu. Nie wiem, do czego mi się to może przydać. Może w kolejnych questach się tego dowiemy. O, a nie, dobra, widzę, że mam na tyle tego adamantynu, że mógłbym sobie ulepszyć i łuki, i topory. Dobra, obczajmy. Fosfor. Feniks Fosfor. Po trafieniu atakiem fosfora tworzy następującą liczbę kul wytrzymałości. Jedną. Gdy wyciągasz pomocną dłoń, zyskujesz przyjaciela na całe życie bardzo ognistego przyjaciela. O, fosfor wysłannik żalu. Ciemne pióra te przez... A, to jest tylko skin, tak, dobra. I zamarznięty fosfor. Bądź ciekaw, co się z tym fosforem właśnie, to proszę. No, ale no, myślę, że będę go sobie zmienił. Na razie niech będzie klasyczny wygląd feniksowaty. Ale ten Hermes, który zaczął się tak podlizywać, nie? Temu ptakowi. Wcześniej chcąc go zabić, a chwilę później ugrillować. Czy jakoś tak. No, chciał iść na nóżki, czy tam na udka. No to okej, wyjaśnione. Szkoda, że nie udało mi się odkryć mapy dookoła tych wrót Tartaru. Tu Hermes, co się z tobą dzieje? Chłopie, ogarnij się. No ale to kiedyś w końcu odkryjemy. No a póki co... Zobaczmy. 420. No to pięknie. Jeszcze eliksiry sobie mogę ulepszyć. Więc ulepszamy eliksiry. Topory. I łuki. O, lista atutów. A, dobra, tak ogólnie widzę. Co się ulepsza. W przypadku toporów. Dobra. No miecz mam tylko miecz Achillesa. Tutaj mam tego trochę więcej. Więc dla was. Całokształt.
Strzały jak ulepszą, tylko zwiększą sobie ich nośność, a sakwan eliksiry to też nośność. No i teraz a propos tego trenera. Jakbym chciał, a nie chcę, to bym sobie po prostu włączył nieskończoność zasobów, co prawdopodobnie daje mi nieskończoną ilość tych adamantynów, bursztynów i tak dalej, i po prostu wchodzę sobie w wszystkie te menusy i od razu upgrade'uję wszystko na full. Ale po co? Jaki jest fan czegoś takiego? Że od razu co jakąś nową broń zdobędę, to nad jej nie potestuję, bo od razu będzie najlepsza. Ja nie będę wiedział, czy mi to pasuje. Ale że ona to dotyka gołymi rękoma? Troszeczkę przeginka, koleżanko. No, tutaj głównie te eliksiry wytrzymałości sobie natworzę, bo już nie zdobyłem. No, okej. Okay. Maksymalna liczba. Granatów mi trochę zaczyna brakować, widzę. No, ale mam na równi grzybów, granatów i grzybków na wytrzymałość. No i dobra. Także ważymy eliksir i w tym odcinku to będzie na tyle. Bynajmniej z mojej strony. Ej, ale bym coś chciał zamówić. Nie, stary, nie mam. Niestety, nie mam. Mówię niestety, bo chciałbym w imię go coś wydać, no ale... O, proszę, kwiatek. Ale nie byłem... Nie jestem chwilowo połączony z siecią, a bez sieci nie mam dostępu do twojego sklepu. Więc tak, ja się teraz teleportuję. Oj, co jest? Coś się zepsuło. Glitch mały. O, dobra, teraz działa. Tak więc tak, ja sobie wracam na razie do tej bogini miłości. Myślę, że tak sobie w miarę sobie zrealizuję ten plan, o którym mówiłem z tymi posągami, ale tylko i wyłącznie z tymi posągami. Nawet jeśli będę musiał wykorzystać może nie tyle cheat, ale no, opcje w tym trenerze, żeby dać sobie nieskończoną wytrzymałość, żeby spiąć się na te posągi, to szczerze, jeśli będę musiał, to po prostu zrobię. No bo po co mam tracić czas? Patrzcie w ogóle na te tornado, to jest zajebiste. Mam nadzieję, że będę mógł tam iść. Jeśli będę musiał użyć, to zrobię. A wiecie dlaczego? Bo po co mam tracić czas? A tym bardziej zasoby. Skoro mogę po prostu włączyć sobie nieskończoną wytrzymałość, skoro i tak zrobię to tylko i wyłącznie po to, żeby wejść sobie na punkt widokowy i odkryć sobie mapę i fast travel do tej części lokacji, w której i tak będę potem, dopiero po zakończeniu wątku jednego boga, będę szukał drugiego boga. Czytaj, bo tutaj są podziałki. Jest Afro... Tutaj widać, że jest Afrodyta, tu będzie Ares, tu będzie Hefajstos, tu będzie Atena. Dopiero jak skończę na przykład, skończę Afrodytę, to potem pójdę, no, na przykład, pójdziemy potem po na przykład Aresa. Ale po co mam już dopiero wtedy odkrywać sobie dookoła niego cały teren, skoro mogę to odkryć najpierw, bynajmniej na tym posągu i już mieć do tego całego terenu dostęp. Tylko na fast travel w to miejsce i potem sobie mogę szukać dalej tego boga. Ale nie muszę w ogóle dalej pchać po odkryciu tego posągu fabuły tego konkretnego boga. Więc myślę, to będzie dobry pomysł, żeby odkryć sobie tylko i wyłącznie mapę Krainy Kowali, Gaju, Kleosa i Wojennej Groty, żeby do posągów mieć fast travel. Do szczytu na razie pchać się nie będę, bo w sumie nie wiem, czy mogę tam jeszcze wejść, czy mogę tam wejść. A dopóki nie będę miał pewności, to nie będę tam szedł. Tak więc taki jest plan na początek kolejnego odcinka, a potem wracamy tutaj i zajmiemy się tą konkretną misją. Nawet na szybko sobie tutaj będę mógł się przenieść i od razu dojść tutaj. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. Ja sobie teraz jeszcze tylko poodkrywam, może nie teraz, no ale potem sobie, jak będę chciał szukać, to sobie po prostu poodkrywam wszystkie te... Te czeluście wszystkie, no też myślę, finalnie będę poza nagraniem robił, no bo jak to ma wyglądać zawsze w taki sam sposób,
Dobra, może nie w taki sam, bo Ubisoft rzadko robi podobne zagadki, ale w momencie, w którym ja mam wejść do tej czeluści i 20 minut robić zagadkę, nie dlatego, że będzie taka trudna, tylko dlatego, że będzie taka długa, to po co tracić na to czas? Skoro w sumie to jest i tak tylko i wyłącznie takie wyzwanie dla mnie, bo to nie ma nic fabularnego w trakcie tego. Czasami tylko coś Zeus powie albo Prometeusz, ale rzadko jest to fabularne. Więc na razie myślę, że to tak zostawimy. Ale takie wyzwania mityczne albo jakieś pojedynki, bo też tutaj sobie gdzieś znalazłem Ambrozję i tam był cholera lew nemejski. Na szczęście mnie nie zauważył, więc udało mi się po prostu zebrać Ambrozję i odejść od tego bossa. Nawet nie wiem, gdzie to było, ale gdzieś tutaj na brzegu. Gdzieś tu na brzegu to było. Ale szczerze, ja jestem nawet zadowolony z tego, że go nie rozwaliłem, bo to jest coś, co chciałem zrobić na odcinku. Ale to dopiero grubo, grubo później w fabule. Jak się już wystarczająco podpakujemy i też jak zdobędziemy więcej zdolności, no między innymi boskich mocy. A proszę, co mi dajesz, kolego? Aha, nurkuje w stronę wroga. Dobra, dlatego to jest teraz nieużywane. Nic mi do użycia, bo nie ma po prostu kogo atakować. Okej, okay, tworzę falę uderzeniową. Proszę, proszę. Aktywny kamuflaż albo klon. Przytrzymaj albo bumper i przytrzymaj. Ej, fajne. To może być przydatne do niektórych zagadek. Myślę, że to będzie... Najpierw sobie kupię na przykład tą zdolność, bo to mi się nawet podoba. Na grupki wrogu będzie dobre. Ale myślę, że warto będzie tego fosfora sobie zbuffować. Ale to potem będę myślał. Tak więc już teraz, bez zbędnego przedłużania, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, moi mili, w kolejnym odcinku z Immortal Phoenix Rising. Cześć!